Siemaneczko, ludziska. Witajcie w kolejnym naszym spotkaniu z grą Grand Theft Auto 5. Bardzo miło was serdecznie. Dzień dobry jeszcze raz powitać. Z tej strony Angus. Już jestem pełny formy. Bardzo, bardzo wielkie sorry jeszcze raz za poprzednie dwa odcinki. Byłem troszeczkę nierozegrany, troszeczkę podchorowany. Może to było w moim głosie słychać. Nie brałem jeszcze po prostu swojej dawki kokainy, tak jak biorę zwykle. No, wracając. Poprzednie dwa odcinki były po prostu robione w większej depresji niż w mniejszej, dlatego byłem niegadatliwy i w ogóle musiałem się rozegrać i tak dalej, także jeszcze raz sorry, wiem, że to było słychać. W sumie mogłem dograć komentarz z zewnątrz, ale nie chciałem was oszukiwać, zawsze nagrywam na żywo. Tak, ale już wróciłem, więc jesteśmy z powrotem, już mi lepiej, wypiłem dwa piwa, szklankę whisky, mam piękną dziewczynę, dwie... I jedziemy dalej w GTA. Yeah. Wow, co się mogę... Wow, mogę się rozglądać, czat. Wow, bitch. O, jedzie coś. To ten? Ten? Aha, okay. So what do you think about this whole messed up situation? I think they'll either kill you after this is done, or keep you doing these stupid jobs until they don't have to kill you, because someone else has done it for them. Yeah, that sounds about right. Yeah. No i co jest? This it? Ten? Another guy. Kurde. So what do we do? What can we do? We do the job. And maybe you can delete the files when you're inside, doing whatever else you're doing. That might be a way out. Yeah, well, a way out is exactly what I need. Czyli tak, czekamy na dozorcę. Rozumiem, że gnat w głowę. Zabieramy ubranka i... Here we go. Nope. It's hard to get motivated on a job without financial incentive. You can't put a price on freedom. Well, that spur won't be there for the crew. I'm gonna ask Mr. Haynes for a budget. Maybe się wbijamy? Wbijamy się do... biura FIB? Naprawdę? Jesteśmy w stanie to zrobić w ogóle? Wiecie, czego nie mogę się doczekać? Nie mogę się doczekać po pierwsze skoku oczywiście tego generalnego w całej grze, czyli na rezerwy federalne. I nie mogę się doczekać jakiegoś skoku czy wydobycia kogoś z więzienia. Bo jest takie piękne więzienie tam na północy Los Santos, wspaniałe, ogrodzone i w ogóle super zaprojektowane, nie mogę się doczekać, aż tam pojedziemy i będziemy kogoś stamtąd wydobywać. No musi tam być jakiś fragment gry, no po prostu musi. Po co by takie fajne więzienie robili, jeśli nie byłoby tam nic za roboty? There she is. Stay behind him, but don't let him see you. So what's gonna happen when this guy gets wherever he's going? He's gonna get his severance package. I can't tell if that's some creepy euphemism or a plain statement of facts. It's whatever you want it to be. Okay, misja ze śledzeniem. Moje najmniej ulubione misje w całym GTA. Nienawidzę ich po prostu. Kiedy trzeba kogoś śledzić, mi to zawsze nie wychodzi. Hey, you mind? Put away the smartphone or pad or whatever the hell that is for a minute. No surfing while I'm trying to tail this guy. It's work related. Yeah, well, I'd prefer all hands on deck right now, if it's okay with you. God, you're worse than my son. Szczególnie, że oni tak powoli zawsze jeżdżą. You're gonna need more than a janitor's license plate number. And let me work on some angles while you keep this car behind that one and between these white lines. That's it. I mean, other than a few missing expletives in terms of racial abuse, that was my son in spades. No ja nie wiem nawet. Mam nadzieję, że daleko nie będzie jechał, bo przecież ileż tak można się toczyć za nim powoli. Wii. O fuck, jeszcze w korku stanął, no rewelacja. Come on. What do we do when he gets home? What do we need from him? We need cooperation and maybe his overalls and an ID. And if he don't cooperate? You know what it's like to clean up shit for Steve Haynes? He'll cooperate. Aha, okej. Okay. Dobra, spoko. Na razie to stoi w korku, więc jest gites.
No, zaczynam się nudzić. Długo tam będzie jeszcze to czerwone światło? A może on nam już spierdzielił? Tylko auto zostało. Ruszył. I don't feel comfortable being this far back. And the second you want to take over, give me a shout. Spokojnie, jesteśmy zaraz za nim, luz. Widzę go nawet, także spoko. Strasznie długo mi na tych światłach zeszło, Boże. Właśnie dlatego nie lubię misji z śledzeniem. Strasznie długo zajmują, są strasznie nudne. Holy shit! Nie ma tu jakichś laseczek gdzieś? Nie ma. He's gone left there, you see? Tak. O, chyba jestem za blisko trochę. O. He's pulling up. Park down the block. Spoko, mamy go. Go in and have a word. Harvey Molina. Hey, Marilyn. How's that cable connection coming along? Fine, fine. Sorry, look, I'm busy. Fajna lalka. No co, podejdziemy, damy mu w łeb i tyle, nie? Dobra, tutaj mieszka. Okej. You got another one of those, Harvey? Who are you? The guy with your best interest at heart. Ale to jest jakiś koleś taki zwykły, dajcie mu spokój. Hey, I work two jobs, man. Take any break I can get. Hey, you want the beer? Nah, I'll just take the overalls. Oh, and your ID. It's in there. Oh, and Harvey. I probably don't need to say this. But you don't play ball, I'll be forced to do something I really don't want to do. Enjoy your beer. Wow, to coś prosto poszło, nie? O dziwo. Czy mi się tylko wydaje, że poszło za prosto, niż powinno pójść? Successful? Oh yeah. Take me back to the factory. No, normalna prędkość. Okej, okay, czyli pierwsza rzecz, kamuflaż. Druga rzecz, musimy oglądać miejsce, do którego mamy się włamać. Guess you were right. Steve Haynes is a shitty boss. Hey, I called Frank while you were in there. He's coming to meet us. Yeah, huh? What do we need him for? Grunt work. Information gathering. What information? The plans to the office. There aren't any digital copies, or if there are, I'm not clever enough to find them. The architect is LS based, so I thought Frank could tail him and take a hard copy. Sounds complicated. You sure you need these plans? Yeah, I do. If I'm gonna find a way to bypass a couple of $100 million worth of government security. Millions? They blew that much. Government contracts. License to steal. Wow. License We are to in steal. The wrong business. No, we've just taken the wrong contracts. Ah, he's already here. License to steal. Government contracts. On tak, laskę ma, ale po schodach zasuwa bez. Siemasz, Frank. Hey, what's the problem, dog? Steve fucking Haynes. Of course it's Steve fucking Haynes. It's always Steve Haynes. That is not strictly true. It's either Steve Haynes or it's Trevor or his family. It's always one of them. Yeah, that's true. It is always one of them. Well, fat old fuck with a horrible family and even worse friends. I told you, Franklin, I ain't a good role model. Period. Yeah, whatever, dawg. It's either this or dealing dime bags.
the bullets come cracking at your ass either way. Yeah, thanks. We need to find out something about this FIB building, a weakness or a way in. Next time I meet a morally destitute, totally delusional, highly corrupt government agent. I hope he's a nice one. Man, I'm not ruining that motherfucker by myself. No. Nobody is going in. We need to do some recon. We need a little more information. Czyli co zrobimy? Tu i tak ktoś musi tam wejść. They're not online anywhere, so I'm gonna need paper copies. Now, the architect's name is Chip Peterson. This was his first big commission, and the office is down in Backlot City. All right. Franklin, you go tell him for a little while, and then we'll talk. All right, dog, I got you. Try not to hurt yourself. Oh, good. No co on patrzy na pustą tablicę? Co on jest jakiś kurde savant, że on już widzi plan, którego nie ma? Srebro! Ojej, a czemu tylko srebro? Czy ta misja poszła całkiem nieźle? Dziwne. No ale teraz co, mogę się przyjąć na Franklina? Tak, i Franklin ma misję, prawda? Tak czy nie, panie, tak czy nie? Franklin ma paręnaście misji, Trevor ma paręnaście misji, kurde. Wow. Find the architect. Why am I still doing the grunt work? Nie będę szukał żadnych skrytek dla Barego, niech się wali na ryj. Skrytki z ziołem. To jest jakiś nieznajomy. Beverly P. Tam jest M. Ale to jest M Trevora. To sobie machniemy, tu podjedziemy. To jest chyba ten z tego. Ten fotoreporter, nie? On ma też fajne misje, podobają mi się. Nie będę szukał tych skrytek z ziołem, jest chore przecież. Jadę do tego reportera. No i co? Jest noc! A ja byłem głupi w poprzednim odcinku i nie wiem czemu, nie zauważyłem, że przecież jest noc i również w grze. A to jest tylko i wyłącznie dowód na to, że albo gram za dużo w grę, albo gram za mało! Żeby to zauważyć. Myślę, że powinienem grać więcej. Co jest? Proszę bardzo. Nie ma za co. A właściwie mogę z nią pogadać? Tak jakby ją uratowałem, prawda? No mów coś. Uratowałem cię, lalka, tak? Jakiś be grateful. Czy coś? Nie? Skurde. Zero wdzięczności wśród ludzi. Dobra, myślałem, że wsiądzie ze mną. No! Auto mi się zawiesiło. Dobra, nie, jedzie, okej. Przez chwilę jakoś tak stanęło i nie chciało ruszyć. Okej, dobra. Lecimy dalej. Oj, chyba się coś popsuło w tym autku, bo nie chcę jechać tak, jak powinno. A, to nic, znajdziemy zaraz nowe. A to jest Franklina auto w ogóle. Niedobrze, popsułem mu autko. Będzie nam niezły. A ten jest w powietrzu. O, już upadł. Spoko. Dobra. Suji gave me some extra breast milk from her pump, but Dara drank it by mistake.
To jest jakiś klub w ogóle, wow! Gaia! Motherfucker, would you stop doing this shit? O fuck, w śmietniku siedział, fucking shit! Yeah, hey, you seem incredible lately? Oh fuck. Wait, wasn't he in the men's room? Nah. Yeah. Oh shit, I gotta tell you, this is unbelievable. Ej, ostatnio dzięki mi zarobiłeś chyba parę milionów za to zdjęcie, jakieś tam jak zerżnięta w tyłek, więc jakaś tam laseczka. Huge fan, huge metal fan, wielki metalowy wiatrak. O co chodzi? Fuck. Nah, I'm cool on that, dog. Oh, come on, dude. Come on, homie. All right, look, if you get a chance, right? I mean, there's no rush. Okay. Oh, and what I'll do is I'll send you a list of names and some links so you can see who they are, right? Yeah, well, whatever, man. All right. Hey, you know, and I promise you, fame won't change me one bit. Yeah, I was afraid you would say that. Hey, to jest misja? I'm good. I'm good. I'm okay. Wow, everything's good. Chciałem mu tam wrzucić granatę, ale zauważyłem, że nie mam żadnego nawet. Słuchajcie, ale tu jest klub jakiś. Tu fajnie grali, więc... to jest klub, który nie istnieje z teksturą, ale chamstwo. Naprawdę? Naprawdę jest po prostu chamską teksturą i tyle? Ale żal. Ale żal. Taka fajna muza tam jest i w ogóle i laseczki przed wejściem, a to jest tylko tekstura. O, on to otwiera ładniej, ciszej troszkę. Hej Lala. Siadaj. Ej, no! Dobra, tu zwiejemy, tu nas nie znajdą przecież. Jeszcze bym światła zgasił, ale nie wiem, którym to się robiło. Nie. O, jest. Tu. Serio? Zauważyli mnie? Wow, nieźli są. Faktycznie nieźli są, wow. Dobra, spierdzielimy im jeszcze raz, co to za problem dla mnie. Ja myślałem, że salto tu szczeli, ale... Okej. Tu jest coś ciekawego. Gdzie ja jestem w ogóle? Co ja tutaj robię? Niemożliwe. Nie wjedzie tu. Dobra, wycofuję się. Ale fart. Kurde, drugi jedzie. No. Ale świateł już nie mam, niestety. What the fuck? Panie, jedź pan stąd. Ej, nie wiem co to jest, ale to jest jakaś fajna chałupa.
Muszę ją kupić gdzieś tam w przyszłości. No dobra, no ale okej, słuchaj, bo ja chciałem coś zrobić, a tu się okazało, że podjechałem do gościa, tulipa, nic, zero, nul, nada. I co? Ja mam tylko nieznajomych samych. Cholera. To nie jest śmieszne. Jedźmy do następnego, no przecież nie mam jakiejś misji nawet, no. Pasowałoby coś fajnego zrobić, nie? Rozruszać towarzystwo! Ale furę mógłbym mieć troszkę szybszą, ta jest troszkę ociężała. Chociaż tutaj w tych górkach to tak... Ej, tak ładnie leci sobie. Pięknie! Skitu, na całej mapie GTA to można by spokojnie z parę gier wrzucić, nie? I strzelanek, i RTS-ów, i tak dalej, i tak dalej. To jest taka przestrzeń, że wow! The fuck! Tam pieprzysz, kochaniutka. Wow! Ła, sarna! Dwie sarny! Sarenki! Gdzie lecimy, do obserwatorium? Wow! Prawie że. Ups. Chyba miałem tego czegoś nie zabijać. Okej, chyba zmarnowałem moją szansę właśnie na zrobienie czegoś. No dobra, trudno się mówi. To jest fajna droga, warto ją zapamiętać. Wow! Oh fuck, drzewo. Dobra, myślałem, że tam jest gdzieś przejazd, ale jednak nie. Ej, to jest Spice Girls? To co leci w głośniku? Kurde, co to za głupi zbiornik wodny? Z którego nie mogę wyjazdu znaleźć. Dobra, tutaj wyjedziemy tędy. No dobra, nie wyjedziemy tędy jednak. Ale... The fucking shit! Jest. Co? Ej, nie wierzę, znowu mi się na mapie pokazał ten sam zapytajnik, przy którym byłem przed chwilą. Ja. Nie to, czekaj, to. Nie poddajemy się. Musimy zrobić w końcu ten... A to mi strasznie przypomniało przez chwilkę lokację końcową z GTA 3 na Tamie, nie? To była zresztą bardzo fajna lokacja wtedy. No co, wspinamy się do góry. Tym razem spróbujesz tej lamy, czy geparda, pantery, czy innego kukuara nie zabić.
To był pies. To był zwykły pies. Ja myślałem, że rozjechałem jakiegoś pantera. And he needs my help? Part of you would rather leave him there because he's a bit of a dick. Okay. But you're doing your civic duty. Okay, shit, show me. Franklin, ty mówisz w języku psów? Jakim do chuja sposobem? Jak ty to, Franklin, możesz rozumieć? I've officially lost my damn mind. No, było jechać samochodem. He just jumped out of a fucking helicopter. His parachute failed to open. And now you kind of wish he'd missed a tree. No fuck shit, jak to jest możliwe? Construct and you're not hardwired to think that way. I can't believe I'm getting smart talked by a fucking dog. Właśnie, jak to jest możliwe, Franklin, że ty rozmawiasz z psem? You talking about my kind of bitches or yours? This shit is getting weird now, man. Franklin, rozmawiasz z psem. Jak to możliwe jest? Man, you wasn't wrong. Look at this fool. No patrz, wisi koleś, rzeczywiście. A, okej. Okay. Hey, bro! You mind give me a hand here? No spoko. Co ty robisz na tym drzewie? What dog? That dog that saved your ass, man. Dude, I have no idea what you're talking about right now. What the fuck? Hello? When you got a moment. Franklin, czy to przez te dropsy, co wziąłeś wcześniej, znaczy przez tą Maryśkę? Oh man, that was wild. Woo! See, I'm not an adrenaline junkie. I'm a control junkie. Yeah, that parachuting is intense, man. And hey, if along the way I figure out what it means to be alive, well then, let's just make this a little spiritual and say I'm on a thought journey. Shit, nothing helps me think clearly like shitting myself while I'm heading towards the sudden death, man. Then you're up for it. Dobry tekst. Not really, dog. Shit, I respect gravity. Oh, I respect gravity. I knew you were a pussy. Come on. It's safe, I promise you. Safer than driving a car. The only way it's safer is if you drive a car out of a fucking airplane. Come on. Let's go. Co? Będziemy skakać z ten? O kurde, helikopter. Here comes my pilot. Let's next level this shit. Yo, Jeff! You wanna take a bit longer next time, dude? Man, fuck, I gotta learn how to say no. What the fuck? Skąd gościu wziął helikopter nagle? You take the left side, man! Yeah, I said left side, man! You know the one that's not on the right? Here's a headset to keep in touch with the Dominator. And okay. A parachute to stop you from dying. All aboard? Okay, Jeff, round two. Set her up. Wow. Amphitheater. Piękne. Fucking sign. Dude, how crazy was that? I was dropping like a dot-com stock in late 2000. Cat out of the window. Tell me you got it, please. Tell me you got it. We gotta upload that shit right now. Wow, patrzcie, jak znakomicie to wszystko wygląda. Po prostu człowiek się nie może nacieszyć tym, jak to GTA jest piękne. Ależ pięknie, ależ pięknie. O, tam jest więzienie, widzicie w tle? Takie okrągłe? Masakra, czekam na misję, żeby tam w końcu trafić i coś zrobić. Patrzcie w wschód słońca. Ja cię kręcę, no coś pięknego.
No coś pięknego po prostu. Ależ to jest pięknie, yeah. Tam jest Trevora lotniska na dole. Boże, o czym oni mówią? Patrzcie, jak tu pięknie. No nie mogę się nacieszyć. Patrzcie, jak tu jest pięknie. Chocolate Rainbow. Tak, myślę o grawitacji teraz. No, już wysoko jesteśmy. Puf, dobra, co teraz? Kiedy wyskakujemy? O, właśnie, kamera filmowa, to jest to. Ja pierdziel, on jeszcze się unosi. Już wysiadać? Aha, dobra, teraz mu pomijam, okej. Okay. Motherfucker gdzieś za nami jest w ogóle. What? Stop talking in pussy metaphors. Do you see the bikes yet? Bikes? You didn't mention no fucking bikes. Jakich rowerach, co on pieprzy? Dobra, okej, okay, już mniej więcej kojarzę, teraz już może mi się klawisze nie popierdzielą, tak jak przed chwilą. Ej, so about that training! Wow, spokojnie, do góry, do góry, do góry. This shit is insane! Spokojnie, 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 spokojnie. Jest, wylądowałem. Gdzie te rowery są? No to gdzie żeś jest? Dom, ależ ci to idzie długo, Boże. Chopie, ja już jestem na dole, popatrz. No czekam na ciebie, chodź. Okay, last one down the mountain by the protein shakes. Teraz tak się ścigaj nagle, kurde. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ja się tu zabiję przecież. What the fuck? What the fuck? O masakra. W życiu tego nie wygram. Tu jeszcze jakaś lama jest, do którą najechałem właśnie. Nie, no przegram ten wyścig, nawet nie ma szans. Ło!
No, staram się. Właśnie, staram się skupić, żeby nie spaść gdzieś, chciałem powiedzieć, ale troszeczkę nie wyszło. O kurde. Nie zrezygnowałem z wyścigu, tylko spadłem cepie. O. Okay, last one down the mountain buys the protein shakes. Co będę robił? Dom, jak ja cię nie lubię, proszę. What the fuck? No nie wiem, czy jestem w stanie się z powrotem na rower, który gdzieś tam spadł już na dół. Oh, Jesus. Okay, last one down the mountain buys a protein shake. Oh, fucking shit. Dom, nienawidzę cię. Uwierzcie mi, nie wiem, który raz już powtarzam ten wyścig. To miało być niby takie śmieszne. The fuck? Nie mówcie mi, że mam wygrać to na przykład, bo ja wiem, że tego nie wygram. Shlucking fucking shit. No jedź! Ło! Albym spadł znowuż. Tak, jump coming up, bitch. Stary, zgubiłeś jakąś lamę znowu gdzieś po drodze, tam leżała. Nie tu wierzaj. O, kurde. No, przecież tu się można zesrać. Fucking shit. Ha, ha, ha. Bardzo śmieszne. Bardzo śmieszne. What the fuck? Nigdzie, jadę jakoś. Ło, przeskoczyłem. Dobra, że jesteśmy niżej, więc powinno być troszkę lepiej. Jeszcze pod górkę, no oczywiście. No, przywaliłem w ścianę. Zaraz formy Franklinowi braknie przecież. Do tego wszystkiego. Patrz! W ostatniej chwili go wyprzedzę. Ale jaja. Oh fuck. I killed myself and you weren't even pushing it. Whatever, bro. I know this bike. I know this body. I was operating at the perimeter of my parameters and you were being reckless. And now you're having a whinge. A what? Ale fajne to było, podobało mi się. Oh fuck. Puh. Tak to było fajne, nie? Na złoto, proszę was bardzo. Proszę ja was bardzo. Co za piękny widok. No, co za piękny widok po prostu. Okej, dobra. Skoki spadochronowe są teraz dostępne. Yeah. Wow. Dobra, słuchajcie. To co? Tu się żegnamy w takim razie. Zostawiam Franklina przy targu jakimś z owocami.
i widzimy się w kolejnym odcinku z gry Grand Theft Auto 5. Dzięki, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć! Siema, tu Angus, właśnie oglądałeś mój film, dzięki wielkie. Także zostaw po sobie łapkę w górę oraz jakiegoś fajnego komenta, na przykład fajny film. Dzięki, do zobaczenia w następnym. Trzymaj.